Duchy Poetów. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji Duchy Poetów. Marcin Styczeń. Ernest Bryg. Erneście, dzisiaj będziemy rozmawiać o kolejnym wielkim poecie, jednocześnie księdzu, księdzu Janu Twardowskim. I ja dzisiaj chciałbym, żebyśmy spróbowali troszkę pokazać tego poetę z innej strony, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale w takim powszechnym odbiorze. Nastąpiła infantylizacja tej poezji. Najbardziej denerwuje mnie takie, e, takie stwierdzenie, nawet pojawiające się po śmierci, po śmierci księdza Jana, Ksiądz twardowski od biedronek. No w ogóle, bo, bo to wszystko robią dziennikarze i tacy pseudokrytycy. Oni muszą w jakiś sposób y, zaszufladkować i wmawiają to ludziom, i ludzie zaczynają powtarzać takie, takie slogany. slogany, które by im do głowy nie przyszły. Bo oni lubili, że Twardowski pisał o biedronkach, że jakby. Poszerzał ten spektrum Bożego Świata, którego dostrz który dostrzegamy, o biedronkę, o krowę, o jakiegoś świersza, o różne dziwne rzeczy. Generalnie o świat przyrody. Można by powiedzieć, że to był taki poetycki, święty Franciszek. Też, no, też oczywiście, tak, ale w ogóle chodzi o. Też nie chodzi o tylko przyrodę. Chodzi o to, żeby nie skupiać się. Na czymś, co jest jakimś objawem jakiegoś bezczelności ludzkiej skupiania się tylko na nas, tylko my, mm -hmm. tylko my. Co więcej, żeby pokazać, że relacja yy, z Bogiem, bo o to mu chodziło w poezji, nie polega na poszukiwaniu jakiejś niebywałości, tylko właśnie. Niezwykłości, czego, tylko zwyczajności. Yy, zwyczajności, a nawet w tej zwyczajności jeszcze czegoś. Czegoś drobnego, czegoś nieznacznego. Biedronka była tym, tym hasłem kogoś, jakiegoś tam sobie robaczka, który Aha. gdzieś. No. Widać, że chcesz przeczytać. Coś. Tak, tak, no skoro o tym powiedziałeś właśnie. Hmm. Wiersz pod tytułem Szukasz. Szukasz prawdy, ale nie tajemnic. Liścia bez drzewa, wiedzy bez zdziwienia. Boisz się oprzeć na tym, czego nie można dotknąć. Zaczynasz od sukcesu wielki i zbędny. Nie milczysz, ale pyskujesz Bogu. Chcesz być kochany, ale sam nie umiesz kochać. Myślisz, że sobie zawdzięczasz wyrzuty sumienia. Nie wiesz, że dowodem na istnienie jest to, że dowodu nie ma. Inteligentny i taki niemądry. No ale widzisz, to od razu masz całego. Ty bardzo dobrze, żeś znalazł ten wierz. Bo zaczyna się od takiej rzeczy. Ważny jest tytuł: Szukasz. Nasze życie jest ciągłym poszukiwaniem Boga, i to tak myślał, w ogóle poszukiwaniem Boga, człowieka, poszukiwaniem kim jesteśmy, świata, i y, ksiądz Jan dobrze o tym wiedział. I dlatego mówi o szukaniu. No i co mówi o tym szukaniu? Mówi, szukasz prawdy ale nie tajemni. Co to znaczy? To znaczy, że chcemy mieć to wyjaśnione dokładnie tak, żeby nie było żadnego, żeby nie było w ogóle najmniejszej wątpliwości. Wszystkie dowody zgromadzone, naukowo potwierdzone, opieczętowane przez rozliczne Akademie Nauk Wschodu, Zachodu i tak dalej. No a, a w tym momencie miejsca na tajemnicę nie, nie ma, bo świat dowodów uczonych skądinąd jakby go bardzo szanuje, on nie może rozwikłać problemu tajemnicy, tak jak nie mogą lekarze rozwikłać problemu cudu. Oni mogą tylko powiedzieć, że zdarzają się rzeczy, o których się nie śniło filozofom, bo filozofom się o takich rzeczach śnić nie może, bo. Bo po prostu przestali być filozofami. Ale Renesci w tym, w tym wierszu w zasadzie trochę. O właśnie, ale jeszcze dam ci no. jedno. Co to znaczy, iż szukam prawdy, ale nie tajemnicy? On mówi, wyjaśnia. Czego szukam? Liścia bez pamiętania o drzewie, Drzewy. liście bez drzewa. To znaczy, my szukamy za czymś, tylko nie, że, nie widzimy, że nie widzimy, że tu nad nami jest ta, ta właściwie istota, z której spadają te różne liście, których mi a szukamy. Mowa, a może nawet na dole jest ta istota, tak, korzenie, tak. korzenie, prawda? Korzenie. Te. I później dalej mówi, wyjaśnia to jeszcze bardziej, wiedzy bez zdziwienia. To Wobec prawdziwej wiedzy musimy mieć pewność. Jak mówiłem, te pieczęcie, tą niepodważalność. Wobec prawdziwej wiedzy nie możesz mieć zdziwienia, bo zdziwienie już zakłada coś. Nie, bo to no, warto. No tak, no ale, bo... po, ale poeta się dziwi. Ty się dziwiłeś. Dziwił się Karol Wojtyła, bo przecież też prezentowałem, prezentowaliśmy w audycji jego wiersz Często myślę o tym dniu widzenia, który tak. pełen będzie zdziwienia Zdziwienie. nad tą prostotą no, 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 no. I tutaj mamy księdza ale Twardowskiego wiedz... ty, ale też, wiedz... ty też cały czas przyglądasz się jako poeta światu trochę jak dziecko i się dziwisz A co ja to ja, ale zauważ, że powiedziałeś jedną rzecz Powiedziałeś Karol Wojtyła nie powiedziałeś papież Polak, który mnie zaczyna denerwować tak jak ta Biedronka. Bo, Ksiądz od Biedronek. Tak, bo, mówimy tu mówimy bo Papież tu... od tego, że jest Polakiem. W ogóle każdy, każdy gdziekolwiek otworzysz, to jest takie taki syl, takie ja wiem, określenie, które, które jest niebywale groźne. Bo ustawia w ludziach poczucie takie, że ważność papieża polegała na tym, że był Polakiem. No tak. tak? Bo jakby nie był Polakiem, to by już nie był tym papieżem. No tak. tak? A Twardowski, gdyby nie był księdzem, pisałby inaczej? Skoro już jesteśmy przed Twardowskim. Ja, myślę, ja powiem ci tak, że ja przez to trzeba się przyznać. Ja przez długi czas, przez Fartotskie ze starszego pokolenia. No tak, rocznie 1915. Tak, ale z pokolenia, z które myśmy jeszcze znali w pełni ich sił, byli to nasi nauczyciele, profesorowie. On bardzo dziwnie miał przyjaciół ze szkoły. Jego przyjacielem był Jan Kot, który był przez pewien czas nawet szalonym markizą albo ciekawym człowiekiem, chociaż bardzo interesującym profesorem. Nie, nie był profesorem, bo zmyślał cytaty, ale zmyślał dlatego, że było ciekawie. Profesorowie go nie lubili. Był y, Ryszard Matuszewski, który dużo y, zrobił dla literatury polskiej, choć też miał swoje sposoby widzenia. Ale Twardowski właściwie chyba został księdzem, uciekając od świata, a został księdzem na prowincji, co najbardziej widać w jego poezji, że jest to jakaś taka yy, księżostwo okropnie prowincjonalne w takim jakimś byle jakim kościele z jakimiś bohomazami, które mają pokazywać świętych z jakąś kurą, która by, prawie że, się, że zagnieździła się i znosi jajka pod ołtarzem. No coś takiego jest z że na pewno nie był księdzem takiego, jak spodziewała się społeczność, że zbuduje nagle jakiś kościół, że stworzy jakiś rytm działania. On się w ogóle do tego nie nadawał. Ciekawe, że od samego początku nadawał się, tak jak mówią, do relacji z dziećmi. Może właśnie przez to, że w nim było to zdziwienie i że dzieć, ponoć był mistrzem katechezy, ale dla dzieci. małych dzieci. Dla małych dzieci. One rozumiały coś, zaakceptowali rodzice, bo pozbywali się dzieci na czas katechezy tak. i one wychodziły od księdza, czyli coś tam zostały nauczone. Ale myślę, że rodzice by w ogóle dostali... Jakiegoś szału, jakby dowiedzieli się, co dzieci zrozumiały z katolickich. No ale to jest niebywałe. No, znowu mamy dzieci, zdziwienie, o którym mówiłeś. Jeżeli nie, wy, jeżeli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. No. To jest to, 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 a, a, a zdziwienie jest, jest częścią te, te, tej kondycji bycia dzieckiem, prawda? Dziecko się cały czas dziwi wszystkim. Ale ja się zastanawiam, dlaczego teraz się zastanawiam, bo wtedy nie rozumiałem, dlaczego Twardowski tak idzie w takim kierunku. Ja myślę, że to szło z jego życiorysu. Również z charakteru, bo to nie był człowiek yy, yy, jakby nawet budowy fizycznej na człowieka czynu, człowieka walki, no niemniej przeżył wojnę, był w Powstaniu Warszawskim. Yy i wybór jego, że został księdzem, nie był wyborem takim wczesnym, tylko był wyborem człowieka, który dojrzałego już, dojrzałego i który mógł mieć za sobą różne dokonania i na którego, że tak powiem, czekały otwarte bramy innych karier, łącznie z marxistowską, która nas uwodziła. A tu on został księdzem. I powiem, że ja, jako y, młodszy od niego, ale którego poezję już żeśmy znali, i w bardzo dobrej grupie poetów, bo to były starszy. Ale chcesz bo... powiedzieć, że dystansowaliście się trochę? Nie, myśmy dystansowali się, bo myśmy nie rozumieli. Bo dla nas być zostać księdzem to znaczyło zakopać się gdzieś tam w jakiejś co najlepszym wypadku w, jakieś tam, w jakimś tam proboszczostwie, pewno jeszcze jako wikary. Pewna ucieczka od I, świata. Tak, nam się wydawało ucieczka od świata, ucieczka od walki. Jego miłość, typ miłości i, i szukania to nie był dla nas. Myśmy chcieli wiedzieć. My byliśmy pewni, że Markiz nam wyjaśnił to wszystko. My wiedzieliśmy, że trzeba to zmuszać jakby ludzi do tego. Ja przypomnę Ci jedną scenę. I to do dziś się przypominam z niejakim wstydem. Otóż jako młodzi w współczesności był taki kiermasz i sprzedawaliśmy nasze pierwsze tomiki, wtedy był mój pierwszy Wigilier Wariata, i pamiętam, że przyszedł do nas w Sutanynie. Ksiądz Twardowski. Tam do redakcji tak. współczesności? Nie, nie, ale tam gdzie myśmy sprzedawali, niedaleko był taki nasz kiermasz. Mm -hmm. I przyszedł i kupował tomiki. Podchodził do nas, budząc niejako zdziwienie, jak to ksiądz potrzebuje takiej poezji. a Nasza poezja była dzika, nasza była brutalna, brła. Te brudna, poza tym nasza była jednak bliższa czasami nienawiści do świata niż tej wyrozumiałej miłości. Ja pamiętam dokładnie, jak przyszedł do mnie ten ksiądz twardowski i poprosił o mój tobi Trochę czekałem na to, no bo to też ksiądz chce. No i chciałem mu okropnie zaimponować, a ponieważ byłem po dobrej szkole jezuickiej przez chwilę. Zacytowałem zmieniony e, taki cytat z Bekona Verulamu. On brzmi po łacinie tak. Lewierus gustus in filozofia, movet fortasse for ateizmu, sed plemiores haustus ad religionem reducunt. Redu redu co znaczy, że powierzchowny haust filozofii może doprowadzić do ateizmu, ale głębsze psmakowanie. Powraca do boka. Ja to przemieniłem na poezję. Lewiero jest gustus in poezja, i byłem okropnie, okropnie dumny. się tak Z siebie, że tak Taki pokazałem. Tak, pokazałem taką klasę. Erudyta, młody erudyty. erudyta. Erudyta, to taką, tutaj idącą prawie z kościoła, z wyrolam, ale umiałem ją przemienić i łacinę i tak dalej. I dzisiaj, jak o tym myślę, to jawie mi się ten. Moment jako akt takiej dosyć mojej zawstydzającej głupoty wobec kogoś, kto przyszedł, inny ale chciał spojrzeć bardzo na nas i zobaczyć nasze wiersze. Tak. To jest ciekawe, co mówisz, bo rzeczywiście ja może też chciał je zrozumieć. Ja myślę, że Twardowski to rozumiał każdego. To było w jego już charakterze. Pewno tak się przerobił po tych strasznych doświadczeniach życia, że on rozumiał, że... Że należy rozumieć wszystkiego. No rozumiał, że my nawet głupoty nie robimy chyba ze złości, Aha. tylko z naszego poczucia, że tak właśnie Tak, ta, ta, tak. Ro, tak rozumiecie właśnie. I tak. I że coś ja się... myślę, że trochę być może yy, ksiądz Twardowski był jak ta matka boska z wiersza bez kaplicy. A pisało o niej tak. Jest taka matka boska, co nie ma kaplicy. Na jednym miejscu pozostać nie umie. Przeszła przez katyń, chodzi po rozpaczy. Spotykanie wierzących? Nie płacze. Rozumie. To jest bardzo głęboki wiersz. Poza tym, to jest wiersz, który dzisiaj by właśnie ciągle dalej istnieje w nas, bo dotyka tego, co my dalej robimy. My dalej nic nie rozumiemy. My rozumiemy, że należy się kłócić. Tak. A nie rozumiemy, że należy pewne rzeczy zrozumieć. Ale tu bym powiedział jeszcze o innej rzeczy. W tamtych czasach. A może i dziś? Mhm. Kult Matki Boskiej wydawał się... Takim jakby to dzisiaj określono takim Za ściankiem, obciakiem. ale ta obciak. ta, jeszcze Czyli taki kult, jak tak. reprezentował yy, Twardowski, taki prościutki, to gdzieś tam może jakaś babcia, coś. Ja mówię to, bo ja miałem zawsze do tego kultu głęboki szacunek. Nawet jeżeli był okres, kiedy byłem niewierzący, a w każdym razie dość obojętny, zawsze miałem szacunek ze względu...